Mateusz Kaniowski, wiewiór. Siemanko. Wiewiór, jutro możesz zostać wielkim mistrzem Fame MMA. Ja robiłem typowanie na BetKliku z kodem zwrotem 90, możesz sobie zatypować i powiedziałem, że w moim odczuciu wygrasz. W końcu postawiłeś na mnie, w końcu się nie pomylisz. O, i to są ci zawodnicy, którzy będą ci wypominać. Nie, nie wypominam, tylko... Ty mi nawet w oktagonie wypomniałeś. Nie, bo... Znaczy w oktagonie ci wypomniałem, bo wiedziałem, jak się zdziwisz po tej walce, nie? Bo tak obstawiałeś, że jak to wiewiór faworytem na początku, nie? No bo stary, no nie ukrywam, że w pierwszych walkach twoja stójka wyglądała... Nie będziesz chyba gniewał fatalnie, a w walce z Ferrari było już fajnie. Tak, wiesz, wyglądała... Fatalnie w walce z Hasanem, ale dlaczego? Z dwóch powodów. Bo on jest stójkowiczem. A po drugie byłem bardzo zmęczony po pierwszej rundzie, jakoś źle tlenowo się przygotowałem i tak dalej. I to też miało duży wpływ. A teraz powiedziałem, że w moim odczuciu masz lepszą stójkę od Adriana Polaka. No to skoro też wygrałeś z dużym spokojem dwie rundy z Ferrarim i w trzeciej byliście... Na styku. On wygrał tą trzecią, ale na styk. Nie, jak wygrał trzecią? Ja wygrałem trzecią. On miał... Dobra, ty, spokojnie, spokojnie. Wszystko jest w porządku, wiewiór. Trzecią. Tak? Tak mi się wydawało. Może się pomyliłem. Zbiłem go w tej rundzie, on miał tylko na koniec tę akcję, kiedy zacząłem się cofać. Możliwe, że nie pamiętam punktacji. Tak mi się po prostu wydawało na sucho. Wracając do tematu, uważam, że tak, w stójce kto będzie lepszy? Ty czy Adrian Polak? No ja. Tak mi się wydaje. W parterze. Oczywiście, że ja. W zapasach. Ja. No to czemu kurs na ciebie to 1,40, a nie 1,04? Bo można zarobić. Nie wiem, no wiesz, Polak zrobił bardzo duży progres, też nie jest słabym zawodnikiem, nie? Może zawsze jakiś laki punch się trafić, prawda? A czy to nie jest tak, że widzowie odbierają Polaka za lepszego niż jest z tego powodu, że ludzie zawsze pamiętają ostatnie starcie? W ostatnim starciu wygrał z Dawidem Malczyńskim przez knockout, ale Dawid tak naprawdę swoimi warunkami fizycznymi robił błąd, bo cały czas do niego podchodził niepotrzebnie. No myślę, że tak, że to zdecydowanie ludzie pamiętają ostatnie starcie z Ferrarim, jak ja walczyłem, było tak samo, nie? To też bardzo obstawiali Ferrari. Tak, bo pamiętali ten knockout. No dokładnie. Chyba dostałem szpilę. Trochę może. Wiewiór, jeżeli chodzi o inteligencję, kto jest mądrzejszy, ty czy Adrian Polak? Bo i ciebie o to pytałem, i jego. Ale mądrzejszy czy inteligentniejszy? No zacznijmy najpierw od inteligencji. No to ja jestem inteligentniejszy. Okej, okay. A mądrzejszy? Też jestem mądrzejszy. Wiesz, sam fakt, że mam lepszy parter świadczy o tym, że jestem inteligentniejszy, aż niekoniecznie świadczy, ale parter jest mocno... Nie, no bo wtedy Albert Einstein by wszystkich skręcał za swoich czasów. Parter jest mocno umysłową sztuką walki w porównaniu do innych i jak sobie porównasz, kto chodzi na przykład na same jiu-jitsu, a na kickboxing i tak dalej, to na jiu-jitsu znajdziesz, wiesz, dużo jakichś programistów, lekarzy i tak dalej. Chociaż może brać się to też z tego, że to jest taki sport dla białych kołnierzyków, że nie mają lima i tak dalej, nie? Ale myślę, że jednak ta umysłowość ma też znaczenie w jiu-jitsu. Mówi się na to ludzkie szachy w końcu, nie? Inteligentniejszy, mądrzejszy, jaki jeszcze jesteś? Przystojniejszy, silniejszy. Wyższy, lepszy w MMA i nie jestem jeszcze mistrzem, ale będę. To jak jeszcze trochę wymienisz, to mi palce zabraknie, żeby mikrofon trzymać. Widzisz, takie życie. Jakie życie, taki rap. Trudno, mówi się trudno. Dobrze, Jacek Murański właśnie uspokoił Boxdela. Jak ciebie jara to starcie w klatce rzymskiej? No bardzo, bardzo ciekawe starcie, ja nie mogę się doczekać. No co, no cyrk, nie? Ale tego chcemy, tego chcemy. Co, cyrk co? No tak. Co? Co, co? No co jest cyrkiem? No ta klatka, te starcie, Jacek... Ten trening, media trening, kurwa maść, co to było, nie? No to było co najmniej dziwne. No tak, wiesz, cyrk totalny, ale tego chcemy. Tak, to jest Fame MMA, jakie mi się podoba. Jest i popieram. No dobra, a teraz kolejna rzecz, która zaskakuje wiele osób, czyli pojedynek Casio-Wrzosek zwieńczony starciem Boxdel-Wrzosek. Tfu, Boxdel-Casio. No też bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. No co, myślę, że Wrzosek ma szansę wygrać z Casiuszem, chociaż ci sędziowie od boksu dużo utrudnią sprawę, bo myślę, że może punktować jakimiś ciosami na schaby Casiusz, ale Boxdel już nie ma szans z Casiuszem. Tak mi się wydaje, nawet zmęczony. Jesteś dobry analitycznie, jeżeli chodzi o sporty walki i ja również uważam podobnie. Bo
po prostu pięściarstwo to jest odrębna dyscyplina, gdzie trzeba umieć doskonale trzymać podwójną gardę, chronić się za ciosami, a Boxer tego nie robił. No, chociaż nie przygotowany. W małych rękawicach się bili, to by było spoko, to by Boxer miał szansę wygrać, a tak to nie. Pytanie brzmi, czy jak się dowiedziałeś... W rękawicach małych też tak powiedziałem Wojtkowi Goli. No widzisz. Czyli mamy podobne zdania, a wy jakie macie zdanie? Chodź, bo tutaj widzę, że odeszliśmy trochę od kamery. Wszystko jest git, panie operatorze? Dobrze. Co zrobisz z tym pasem, jeżeli go wygrasz? Powieszę go na ścianie, ale będę go nosił na biodrach też często. I na barku, jednym, drugim. Czy to będzie największy sukces w twoim życiu? Chyba tak. No tak, no. Jeszcze nigdy nie miałem pasa w żadnej federacji mistrzowskiej. Znaczy federacji, pasa mistrzowskiego. Kurczę, ciekawe czasy, co, że w miejsce na zawód mogłeś sobie pisać Fame MMA. Tak, tak, ale ostatnio mi nie chcieli przez to mieszkania wynająć. Jak to? Zjeb taki jeden, bo ja szukam mieszkania teraz na wynajęcie, nie? I a to nie jest raczej trudne. No, ciężko coś fajnego znaleźć w dobrej cenie i tak dalej. No i znalazłem takie fajne mieszkanko, miałem się umówić na spotkanie i pyta, czy jestem osobą pracującą. Ja mówiłem, że zarabiam na umowę o dzieło, że w Fame MMA walczę i on tak jakby potem mnie zbywał, a jak się potem, potem jak już mieliśmy się umówić, to zaczął mówić, nie, ja z żoną rozmawiałem, my nie chcemy pana, chcemy kogoś, kto pracuje na umowę o pracę, nie? Że jeszcze pan złamie kręgosłup. Trzeba opowiedzieć, że ty jesteś inteligentem, osobą wykształconą i profesorem. On mi nawet nie dał dojść do słowa, mówi, nie, ja podziękuję, zjeb totalny. Czy jutro go skończysz w pierwszej rundzie? Kogo? No kogo? Pana Murańskiego. Tak, myślę, że tak. No. Znaczy, kurczę, czy myślę? Myślę, że jest na to szansa, ale nie stawiałbym, że jest na to szansa. Myślę, że powiedziałbym 50% na pierwszą rundę. No. A ile jest na drugą? Że go skończę? W drugiej? To ja lubię ten wzrok wiewióra, kiedy on myśli i liczy to w głowie. Jeśli na pierwszą było 50, no to na drugą dajmy 20, bo jak nie skończy go w pierwszej, to pewnie też nie skończy go w drugiej. A to nie jest tak, że on będzie zmęczony, będzie ci go łatwiej pooddać? Najprawdopodobniej go wtedy skończy w trzeciej, wiesz o co chodzi, bo a kończysz w pierwszej, zazwyczaj, znaczy skończy w pierwszej, jeśli będzie tak słaby, wiesz, że będę go w stanie wykończyć. A tak to jak już go sobie rozpracuję, to pewnie w trzeciej, nie? To w trzeciej dajmy 25. No nie, no 30 powiedzmy, jeśli, no dodamy tak, 50, 20, 30, jeśli skończenia przed czasem, ale obstawiam, że jest też duża szansa na skończenie na punkty. Bardzo, był to wielki wachlarz możliwości, które będzie w tym starciu. Myślę, że tutaj bukmacherzy Betkija byliby z ciebie dumni. Myślę, że nie wiem. Dobra, która walka oprócz twojej, chodź tu krok, bo ja widzę, że ty się odsuwasz, nie wiem dlaczego. Nie wiem, też nie wiem. Idę w twoją stronę chyba. Która walka cię interesuje najbardziej z jutrzejszych? Oprócz mojej, tak? No, oczywiście, klatka rzymska. Dziękuję za wywiad, trzymaj się.